Bardzo przepraszam wszystkich fanów czerwonych miniaturek, ale na razie przynajmniej będzie się trzeba skupić na tej serii. Aczkolwiek jeżeli ktoś chce jakiś film z jakiegoś miasta czy innego miejsca, to zapraszam do sekcji komentarzy, a na razie lecimy z kolejnymi tematami. Jak pamiętamy, już od kilkuset lat w Polsce rosła pozycja szlachty, a malała monarchy. Na dużą skalę trwało to od Ludwika Andegaweńskiego przez każdego kolejnego władcę, żeby zapewnić na przykład poparcie sobie, swojemu synowi albo zebrać pieniądze na wojsko, i tak były przywileje o konieczności zgody na nowe podatki, zwolnienia z ich części czy o nietykalności osobistej. Ten ostatni nazywał się Neminem Captiva Bimus. Już od wielu władców funkcjonowała przy nim Rada Królewska, która początkowo miała po prostu podpowiadać królowi i analizować dane sytuacje, ale odkąd, żeby zostać władcą, trzeba było sypnąć przywilejem, to jej pozycja rosła, aż w końcu jej głos stał się decydujący, nie zdanie króla. Stało się to właśnie za Jagiellonów, kiedy też powiększono jej skład, o wszystkich biskupów i tak z Rady Królewskiej zrobił się senat. W sensie członkostwo w niej biskupów nie oznaczało od razu przyjęcia nazwy senat, to był proces ewolucyjny. Oczywiście nasza wspaniała szlachta nie mogła dopuścić, żeby państwem rządziła stosunkowo wąska grupa możnych, więc postanowili, żeby co jakiś czas odbywało się spotkania reprezentantów szlachty z całego kraju z Radą Królewską. Żeby do tego doszło, odbywały się lokalne sejmiki, na których wybierano posłów, czyli tych reprezentantów, których wysyłano na ogólnokrajowy zjazd, początkowo odbywające się na przykład w Radomiu czy Piotrkowie, bo to były centralnie położone miasta. Te zjazdy nazywano zjazdami walnymi, czyli głównymi. Jednak stale rosła pozycja szlachty, więc czasem posłowie i Rada Królewska utworzyli odrębne grupy. Posłowie utworzyli Izbę Poselską, a Rada Królewska – Senat. Pierwszy zjazd z takim podziałem odbył się w Piotrkowie w 1493 za panowania króla Jana Olbrachta, drugiego koronowanego syna Kazimierza Jagiellończyka. Bo pierwszy Władysław nie był królem Polski, tylko Czech i Węgier. Od tej pory takie zjazdy nazywano sejmami walnymi, gdzieś już musieliście o tym słyszeć. W 1501 umarł bezpotomnie król Jan Olbracht, więc po nim władzę zamierzał przejąć jego brat, wielki książę litewski, Aleksander Jagiellończyk. Jednak oczywiście musiał wydać jakiś mały przywilejki i powiedział, że on to pozwala na decydowanie o najważniejszych sprawach przez senat. Mógł nawet pozbawić króla władzy, kiedy ten sobie na za dużo pozwalał. Oczywiście wywołało to bunt szlachty średniej, bo przypominam, że w skład senatu wchodzili ci najbogatsi i najbardziej wpływowi, których interesy kłóciły się z interesami szlachty średniej. Szlachta średnia jakoś się zebrała i w 1504 przepchnęła ustawę, że jeden magnat może sprawować tylko jeden urząd. Była to ustawa o inkompatybilacjach. Powtórzę, inkompatybilacjach. I jeszcze, żeby wzmocnić swoją pozycję, postanowili, żeby tak zwane królewszczyzny, czyli ziemie należące do króla, które ten nadawał magnatom w zamian za poparcie, były nadawane tylko za zgodą Sejmu. Ja to może powiem jeszcze raz, żeby wszyscy zrozumieli. Król chce wzmocnić swoją pozycję, więc nadaje państwowe ziemie magnatom. Sprzeciwia się temu szlachta średnia, która przepycha ustawę, że te ziemie można nadawać tylko za zgodą Sejmu, który reprezentowali oni. Zrozumiano? W 1505 w Radomiu uchwalono jedną z ważniejszych w naszej historii ustaw, które wtedy nazywano konstytucjami. Nihil novi, czyli z łaciny nic nowego. I teraz to wyglądało mniej więcej tak, że cała władza ustawodawcza należy do Sejmu, czyli zjazdu walnego. Innymi słowy, żeby uchwalić jakąś ustawę, był potrzebny ten zjazd. Ponadto do tej uchwały potrzebna była zgoda Izby Poselskiej, czyli szlachty średniej, Senatu, czyli magnatów z biskupami i samego króla. Zrozumiano? Ja serio pytam, bo to jest trudne. Myślę, że to dobry moment, żeby przedstawić strukturę Sejmu, tyle że po 1569, czyli po Unii Lubelskiej, o niej będzie w kolejnych odcinkach. Najpierw musiał go zwołać król, który miał do tego wyłączne prawo. Potem ustalono, że Sejm walny musi się odbyć co najmniej raz na 2 lata i trwał 6 tygodni. Potem przedłużany był czasem do 8. To był Sejm zwyczajny. Był też nadzwyczajny sejm, zwany ekstraordynacyjnym, na przykład w razie wojny. On trwał 2 tygodnie. Na lokalnych sejmikach w każdym województwie wybierano od 2 do 6 posłów wysyłanych na sejm walny. Oni wszyscy w sumie z każdej ziemi tworzyli na sejmie walnym izbę poselską, z której wybierano jednego marszałka na miejscu. W skład drugiej izby senatu wchodzili biskupi, wojewodowie, kasztelanowie i najważniejsi urzędnicy królewscy. Trzecią izbą był sam król. Obrady zaczynały się tradycyjną mszą świętą i nikogo nie interesującym pierdzieleniem na cześć króla. Potem osobno dyskutowali posłowie z marszałkiem na czele i osobno senat z królem na czele. Na końcu wszystkie izby obradowały razem i spisywały konstytucje, czyli uchwały, które wpisywano do ksiąg grodzkich w danym mieście, a następnie w całym państwie. W 1506 umarł król Aleksander Jagiellończyk, a władzę oczywiście za odpowiednim przywilejem przejął już 4. koronowany syn Kazimierza Jagiellończyka, Zygmunt, nazwany potem Starym. W chwili objęcia tronu w kolejnym roku miał 40 lat, a rządził kolejnych 41, co czyni go najstarszym polskim królem.
Miał on taki plan, żeby udupić szlachtę, a samemu jako król zyskać, a razem ze swoją słynną żoną z Włoch, Boną z rodu Sforza, chcieli nawet przywrócić dziedziczność tronu. W 1529, mająca duży wpływ na władzę Bona razem z królem Zygmuntem, przeprowadziła tak zwaną elekcję vivente regge, czyli dokonano wyboru nowego władcy jeszcze za życia starego i kiedy potem młody miał wstępować na tron, już nie musiał sypnąć żadnymi przywilejami. Na następcę Zygmunta Starego wybrano jego syna o jakże wymyślnym imieniu Zygmunt. Zygmunt August. Oczywiście takie coś nie podobało się szlachcie, która za wszelką cenę chciała wleść królowi na łeb, aż w 1537 zrobił się z tego otwarty konflikt między Zygmuntem Starym a szlachtą, która chciała, żeby król uznał elekcyjność tronu. Było to we Lwowie, gdzie zebrała się szlachta na wyprawę na Mołdawię. Obrady zakończyły się zmuszeniem króla do uznania elekcyjności tronu. Nazwano to wydarzenie Rokoszem Lwowskim. Prześmiewczo nazwano te kilka tygodni obrad wojną kokoszą, ponieważ jedynymi ofiarami wojny króla ze szlachtą były zeżarte wówczas kuraki. Nie jestem wegetarianin, naprawdę ktoś to tak nazwał. Wykształciło się wtedy coś takiego jak ruch egzekucyjny, w którym szlachta średnia występowała przeciwko magnatom, domagając się zwrotu do skarbu państwa nadanych wcześniej w zamian za poparcie ziem. Wtedy w 1548 zmarł Zygmunt Stary, a potem się jeszcze okazało, że jego syn, który już został wybrany na następcę, ożenił się potajemnie z Barbarą z litewskiego rodu Radziwiłłów, co dawało przewagę magnaterii. Sytuacja wygląda tak. Król chce wzmocnić swoją pozycję kosztem szlachty. Popierają go w tym magnaci, którzy chcą w zamian za to fizyczne korzyści. Rozumiemy więc złą sławę, jaką cieszyli się ostatni Jagiellonowie wśród szlachty średniej. Aż tu nagle mamy rok 1563 i konflikt z Rosją i Szwecją, w związku z czym potrzebne są pieniądze, których skonfliktowani z królem szlachcice nie wyłożą. Więc na Sejmie w Piotrkowie Zygmunt August mówi szlachcie, że okej, dobra, panowie, ja sobie tak tylko na was pranka robiłem, tak na serio to ja uwielbiam te wasze postulaty i je popieram, no to dajcie teraz pieniądze na wojnę. Oczywiście odebrano wtedy wszystkie królewszczyzny, które wróciły do skarbca, a na kolejnych zjazdach uchwalono kolejne postulaty ruchu egzekucyjnego. Uchwalono wtedy tak zwane kwarciane, czyli że 1/4 dochodu z królewszczyzn będzie przeznaczana na stałe wojsko. Łatwo zapamiętać, bo kwarciane od kwarty, czyli 1/4, tak jak w koszykówce są 4 kwarty. Co z tej całej paplaniny, której większość z was nie zrozumiała, wynika? Szlachcie udało się osłabić wpływ magnaterii i pozycję króla, wygrała wizja zrządzenia państwa przez sejmy. Na razie tyle, dziękuję bardzo, proszę o suba, łapkę w górę dla zasięgu, prześlijcie mi mema na adres przemysław.it.kontakt@gmail.com i wbijcie na grupę na Facebooku Jak będzie w świątyni zagłady, sekcja Harrisona Forda, wrzucajcie tam memy. Dzięki, cześć.